Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was troszeczkę w innym ustawieniu. Kombinuję ostatnimi czasy z oświetleniem, więc zobaczymy, jak to będzie w tym odcinku. Dzisiaj przyszła, słuchajcie, do mnie paczka z firmy Answer.com. Już Wam pokazuję pudło. To pudło jest takie dość sporawe, ale bardzo mi się podoba to, że właśnie firma Answer.com przysyła w takich dużych pudłach. I przyszło do mnie to pudełko z zawartością jednej rzeczy tak naprawdę. I jest to zapakowane w taką folię bąbelkową zabezpieczającą, więc też tutaj kolejny plus dla Answer.com za właśnie to, w jaki sposób pakują rzeczy do wysyłki. Tak, otrzymałam od firmy Maybelline podkład Better Skin Super Stay, który zamierzam właśnie razem z Wami przetestować, ale będzie to taki test inny niż wszystkie dotychczas, ponieważ Maybelline ogłosiło wyzwanie z Better Skin. I tutaj oczywiście chodzi o to, żeby zaprezentować to, w jaki sposób nam się ten podkład sprawdza, ale jak sobie radzić z niedoskonałości, jak możemy się dobrze, wiecie, czuć same z sobą. Słuchajcie, w tym teście wrócę do Was po 30 dniach. Wrócę do Was po 3 tygodniach i po tych 3 tygodniach dam Wam znać, jak mi się właśnie ten podkład sprawdzał. Więc jest to taki wyjątkowy test na żywo i stąd też dlatego w tytule możecie widzieć właśnie nazwę, że jest to challenge, czyli że jest to wyzwanie, jest to coś takiego, wiecie, niestandardowego. Podkład przychodzi do nas w takim flakoniku, jest to opakowanie szklane, tutaj jest plastikowa nakrętka z pompką. Ja sobie wybrałam kolor 021 Nude, ale tak właśnie w opakowaniu wydaje mi się, że on chyba może być troszeczkę za ciemny, bo ja już nie jestem jednak opalona za bardzo ani nic, więc zobaczymy. Ogólnie szkopuł tego, dlaczego to ma trwać 3 tygodnie, tkwi w tym, że producent, czyli firma Maybelline, obiecuje nam, że dzięki witaminom zawartym w tym produkcie po 3 tygodniach osiągniemy tak naprawdę lepszy wygląd naszej skóry, więc nie tylko tyle, że każdego dnia możemy maskować niedoskonałości, co teoretycznie mamy osiągnąć po prostu lepszy efekt na naszej cerze. Więc jestem bardzo ciekawa tego. Po 3 tygodniach mamy zauważyć widoczną redukcję niedoskonałości, wyrównany koloryt, jakby odnowioną i pełną energii skórę. Więc jestem bardzo ciekawa tego, czy faktycznie moja skóra będzie better, czyli lepsza. Jeżeli również jesteście tego ciekawe, to serdecznie Was zachęcam do tego, abyście również wzięły udział w takim wyzwaniu Maybelline. Możecie zakupić tego typu właśnie podkład w cenie 50% tańszej, jeżeli właśnie dołączycie do tego wyzwania Maybelline. Jeszcze możecie to zrobić, jeszcze jest na to czas, więc serdecznie Was do tego zapraszam. A ja już teraz przechodzę do testowania. Poszczelam sobą bąbelkami. Najpierw sprawdzimy, jaką formułę ma ten podkład i wtedy dopiero zadecyduję, czym będę go nakładać. Standardowo, jak każdy podkład, możecie również i ten nałożyć naprawdę różnymi narzędziami. Ja akurat przyniosłam tego typu narzędzia, których ja osobiście preferuję do tego, aby nakładać właśnie podkład. I jest to pędzelek typu flat top od Hakuro model H50S. Jest to zwykły taki Chińczyk, ale okrągły pędzelek bardziej do rozcierania podkładu. No i flat top z Nanshi. I ten pędzelek się nazywa Flawless Foundation. I ma numerek 01, ale on od Hakuro się różni tym, że on jest bardziej taki miękki, a ten z Hakuro jest taki bardziej zbity. Więc ja osobiście bardziej wolę takie zbite pędzle, natomiast tak jak mówię, to już jest kwestia do wyboru, do koloru, co kto woli. No i oczywiście jeszcze forma nakładania podkładu, czyli gąbeczka. Sposób nakładania podkładu za pomocą gąbeczki. Jest to bardzo dobry sposób, stary, ale jary, jak ja to mówię. I myślę, że ten sposób się sprawdza u bardzo wielu z Was, które jeżeli raz sięgną po gąbeczkę, to potem już naprawdę mają chyba problem i zgryz, czy sięgnąć kiedykolwiek po coś innego. Okej, nałożyłam pompkę. I to, co widzę na pierwszy rzut oka, to to, że ten podkład chyba za bardzo wpada w różowe tony, aczkolwiek powinien być bardziej taki neutralny, bo zazwyczaj podkłady nude są bardziej neutralne niż właśnie żółte lub różowe. Ciężko się tak dobiera podkład, słuchajcie, bez sprawdzenia tego, więc no, tutaj będzie teraz ryzyk fizyk.
jak to się wszystko sprawdzi, ale no cały czas żywię nadzieję, że może nie będzie jednak aż tak źle. Najpierw może sprawdzę odrobinkę tutaj na łączeniu żuchwy z szyją. Ogólnie on ma bardzo taką dość zbitą tą konsystencję, ponieważ nie leje się po ręce. Okej, więc ja najpierw posłużę się flat topem z Hakuro H50S i dopiero później wklepię sobie ten podkład gąbeczką. Zapach tego podkładu jest taki niezbyt przypadający mi do gustu, szczerze powiedziawszy. On wygląda właśnie bardzo naturalnie. Praktycznie w ogóle go nie widać na twarzy. Dobra, nałożę jeszcze korektor pod oczy, bo teraz wyglądam jak zmora. Nałożę korektor z Bell. Bardzo mi się on podoba, jest gęsty. Ale czaję się już na zakupienie sobie dostawy z Collection. Jeżeli jesteście ciekawi tego, jaką mam opinię na temat tej gąbki, jak ona się sprawdza w akcji, to zachęcam Was tutaj do obejrzenia testu na żywo. Dobra, teraz przypudruję sobie ten obszar pod oczami pudrem sypkim z Bourjois w kolorze 01 Peach. Dobrze, i może teraz powiem słów kilka o tym, jak to wygląda, kiedy już mi się to w miarę tak, że tak powiem, wtopiło w twarz. Od razu się ten podkład wtapia w twarz. Mam wrażenie, że tak, że on troszeczkę tak jakby zastyga, w ogóle nie jest w żaden sposób lepki. Nie powiedziałabym również o nim, że jest rozświetlający, ponieważ jest bardziej matowy. W ogóle nie widzę, żeby jakkolwiek mi rozświetlił twarz. Tak, zdecydowanie bardziej ma matowe wykończenie. Więc no nie powiedziałabym, że nadaje jakiejś promienności. No nie nazwałabym tego wykończenia skórą pełną blasku i energii, tak jak zapowiada to producent. Natomiast ja osobiście wolę matowe wykończenie. Ja mam tendencję do przetłuszczania się w strefie T, więc wszelki błysk w miejscach, w których go nie chcę, jest dla mnie niepożądany. I dlatego ja osobiście bardziej preferuję właśnie takie formuły matowe, więc mnie to nie przeszkadza. Przypudruję delikatnie ten podkład, aby mi się po prostu nie przemieszczał. Biorę puder transparentny w kamieniu, wciskam go po prostu delikatnie w cały obszar twarzy. Teraz nałożę jeszcze inne produkty do twarzy, żeby wykończyć makijaż twarzy i za chwileczkę do Was. Tak to wygląda w postaci ostatecznej. Dodałam sobie usta, dodałam sobie jeszcze te wszystkie dodatkowe produkty, o których wspomniałam i tak to się prezentuje. Bardzo mi się podoba to wykończenie, jest takie półmatowe, nie jest zdecydowanie rozświetlające, ale w ogóle nie czuć tego produktu na twarzy, co jest dla mnie niesamowicie fajne. Ja ogólnie mam suchą skórę, jak wiecie, więc ja zawsze bardzo patrzę na to, czy produkt jest dla mnie wyczuwalny, szczególnie wyczuwalny w sposób taki negatywny, czyli że mam uczucie ściągnięcia na twarzy. Tutaj nie mam takowego, więc jestem zadowolona. Koniecznie dołączcie do wyzwania Better Skin, jeżeli chcecie zobaczyć, czy również Wasza skóra po 3 tygodniach stanie się fajniejsza dzięki temu, że będziecie używać fajnego podkładu. Ja jestem bardzo ciekawa efektu, dlatego się nie mogę doczekać, kiedy do Was wrócę za 3 tygodnie i kiedy zdam Wam obiektywną, jak zawsze, recenzję tego, czy podkład ten jest na plus, czy może na minus, jeżeli chodzi o mój gust, moją ocenę i moje wyczucie. Dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, bardzo się cieszę, że byliście ze mną. Koniecznie dajcie mi znać, czy ten kadr, który był wcześniej, na początku tego filmu, czy Wam przypadł do gustu, bo byłam tam bardzo zbliżona, żebyście widzieli po prostu moją strukturę skóry i tak dalej. Wiem, że niektórzy z Was później narzekają, że jak to się mówi, że mam troszeczkę obciętą głowę, ale ja po prostu nie jestem w stanie zrobić takiego kadru, gdzie będziecie widziały całą moją buzię i jednocześnie, kiedy będę blisko, więc to po prostu tak, no, jest. Nie wiem, może się mylę, może jestem jeszcze nieporadna w tym temacie, w każdym bądź razie tak to wygląda na chwilę obecną. Dajcie mi znać właśnie, jak ten kadr nowy Wam się spodobał, bo jeżeli Wam się spodobało, no to coś będę kombinowała dalej. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu testy na żywo i tego typu wyzwania, które podejmuję. Link do, słuchajcie, tego wyzwania, o którym mówię, możecie znaleźć w opisie pod filmem. Te wyzwanie dzieje się na stronie facebookowej Maybelline, tam możecie znaleźć również szczegóły i regulamin, więc tam Was odwołuję. Dajcie znać, jeżeli weźmiecie w tym udział, jestem bardzo ciekawa Waszych również opinii na temat tego podkładu. I co? Tak, mam piękną pogodę, w ogóle jest fajnie. No, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, pa!